Nie robili z tym nic. Musiało umrzeć dziecko, żeby ktokolwiek coś z tym zrobił, zaczął robić. O 2:30 stwierdzono zgon. Szukamy werotoksyny bakterii, która była u syna, przez którą też zachorowała córka. I mamy pewne podejrzenia, bo nakierowali nas na to lekarze, z którego miejsca mogło zakażenie pójść dzieci, gdzie syn zmarł, a córka walczy o życie w tej chwili. Mówimy o kurnikach, które są sytuowane tak, we wsi. Tak, tak, mówimy o kurnikach. I to są kurniki w bardzo bliskiej odległości. Tak. ósmego lipca Antoś się źle poczuł. Powiedział, że boli go brzuszek. Ja dostałam skierowanie do szpitala w Łapach. Lekarz, który go przyjmował, zbadał, przeprowadził ze mną wywiad. Otrzymał informację, że dziecko było 2 miesiące wcześniej hospitalizowane z powodu opiekunki w Białymstoku. Wiedział, że ja jestem obciążona chorobą Leśniewskiego Crohna. Więc miał pełną wiedzę do tego, że może być to poważna sprawa, a nie tylko zwykła jelitówka. Dalej mnie lekarz uspokajał, że krew się zdarza przy biegunkach, mają potwierdzony test, że jest to rotawirus, więc mam być spokojna. Całą noc Antoś co 15 minut załatwiał się krwią. Pielęgniarka mówi, że go słyszy, bo on krzyczał po prostu za każdym razem, bo były to takie napadowe bóle kurczowe brzucha. Lekarz już nie przyszedł do rana. Czyli pani z synem spędziła w Łapach całą noc. Całą noc na nocniku, na podłodze. Starała mu się kłaść głowę na poduszce, żeby po prostu na tym nocniku chociaż trochę odpoczywał. On nie chciał w ogóle z niego zejść. Antoś też miał odruch wymiotny i taką żółtą pianą wymiotował, co też zgłaszałam lekarzowi. No i nic. Na drugą zmianę przyszła pani doktor, która od razu zauważyła, że z dzieckiem jest niedobrze. Na drugą zmianę, czyli po nocy tak już jakoś rano. Po południu następnego dnia. Dopiero. Tak. Więc zrobiła rentgen i powiedziała, że go przenosi do Białegostoku, bo po prostu nie wie. Dopiero na godzinę 20 trafiliśmy do szpitala w Białymstoku dziecięcego. Przyszli chirurdzy, założyli mu sondę, z żołądka wypłynął zielony płyn, taki podobny trochę do zgniłego. Antoś strasznie cierpiał, krzyczał w niebogłosy, wydzierał im się, szarpał, tak jakby na żywca wszystko robili. Około północy zadzwonili na intensywną terapię, żeby po prostu z powrotem ta pani doktor przyszła i powiedziała, że musi go uspać, bo on za bardzo cierpi. Podane leki usypiające, zaintubowano go i później już reanimowano. O 2:30 stwierdzono zgon. To gospodarstwo jest niedaleko stąd, tak? Tak, od nas zabudowań znajdują się około 120 metrów. Te kurniki. Tak jak widać, dwa kurniki, z tyłu jest wiata na drób. To są utrzymywane broiler, kaczka i gęsi. W lato jest tak, że gęsi podchodzą pod samą drogę, są wypuszczane. I proszę powiedzieć, kontrole weterynaryjne, które były tam przeprowadzane, tak naprawdę stwierdzały jakieś tylko niewielkie uchybienia, tak. A Państwo widzieliście we wsi zupełnie co innego. Tak, tak. Oni nam napisali, że są złe oznaczenia na szafkach, a tam po prostu leżały tony podliny przy kurnikach. Tony podliny, ścieki wylewały się na główną asfaltową drogę. Na wsi, która prowadzi tutaj za domem z tyłu. Tak, tak, tak. Po całej wiosce to się po prostu rozlewało wszystko. Czyli one tak naprawdę nie były nigdzie odprowadzane, tylko rozlewały raczej, się tutaj? Raczej nie. A padły drób też walał się tutaj tak, też wokół gospodarstw. Tak, leżał dookoła. Po całej wiosce zwierzyna to ciągała, także mówiliśmy dla weterynarii, że jest problem. Aha. Nic z tym nie robili. Zresztą kawałki tego padłego drogu też były po wsi znajdowane, tak? Tak, tak, to nie tak, jest bardzo, tak, że... bardzo często. Aha. Bardzo często były znajdowane. Od kiedy zaczął Pan dokumentować te nieprawidłowości, powiedzmy sobie, epidemiologiczne, tak? Czy tam bioasekuracji przy produkcji
drobiu. Po śmierci syna, jak naprowadzili nas na to lekarze i tutaj bardzo dobrze widać, co się dzieje na drodze, to jest główna droga przez wioskę. Data, która jest... 14 września. 14 września. To jest z głównej drogi asfaltowej, idąc na spacer. Tak się dzieje, tak po prostu wypływa. Czyli płynące zanieczyszczenia, tak. Czy tam odchody, tak? Tak, ścieki. Przy głównej gminnej drodze, gdzie leży podlina na wybiegach. Proszę bardzo. To już jest przejedzone. Czyli nie sprzątane przez bardzo wiele czasu, tak? Tak, tutaj widać kupę nawet padły gęsi, gdzie to leży przy kurniku, gdzie każdy ma dostęp, gdzie każdy może wejść, gdzie nie jest to w ogóle niczym ogrodzone. A, tutaj są na tym zdjęciu widać te kontenery, tak. W których te padłe zwierzęta później były wywożone do tego lasu, tak, o którym... Później się znalazły właśnie w lesie te kontenery. Z tymi padłymi zwierzętami, tak naprawdę. Tak, to proszę bardzo, jest główna droga, gdzie leży podlina, gdzie to jest gminna droga wioskowa. To są dziury do szamp, które powinny być pomontowane, których... Do których powinny odpływać zanieczyszczenie, ścieki z kurnika. Tak, do dziś dnia tych szamp nie ma, a kurniki stają szpanny chłonne. Proszę bardzo. No tutaj jest niezłe jezioro prawie, że tak powiem, zrobione. No tak wypływa. I weterynaria nic na to nie mówiła, nie, tak? Nie. Przemykała na to oczy tak, przez... Nie widziała problemu przez nie widziała problemu. Lat. Proszę bardzo. Weterynaria powiatowa z Wysokiego Mazowieckiego. Tak, proszę bardzo, tak jest porozciągana podlina. Po podwórku. Tak. Po gospodarstwie. Po gospodarstwie. Gdzie oni jeżdżą po tym ciągnikami, później jeżdżą po tym po całej wiosce. I wyjeżdżają na drogę publiczną. Tak. Tak, po całej wiosce, po całej okolicy tak jeżdżą. To już leży chyba dłuższy okres czasu. No tutaj to już jest tak faktycznie. Składzie rozkładu. Ciężko mi powiedzieć, no już jestem z wykształcenia rolnikiem, ale nie jestem w stanie oszacować, ale myślę, że ten dróg już jest nieźle rozłożony. Tak. Tak widać, że tak leży. To są lasy, gdzie w lasach się wychodzi na spacer, tak leżą kawałki drogi porozciągane. A tutaj też widać kawałek tego kontenera, właśnie proszę powiedzieć, bo później jak zaczęła się cała sprawa, jak Państwo zaczęliście się domagać od weterynarii, żeby zaczęła kontrolować to gospodarstwo, czy też powiedziała, czy wszystko jest prawidłowo, to jak rozumiem, że ta cała padlina znalazła się w tych zielonych, takich dużych kontenerach to, na śmieci. Było, i kontenery znalazły się w lesie później i naprzeciwko właściciela domu, kurników. Kontenery są właśnie... Właśnie spójrzmy na te kontenery w lesie, bo tutaj też jakieś tam środki chemiczne też lądowały w tym lesie, tak jak rozumiem? Tak, też lądowały. Opakowania po środkach chemicznych. Po chemii, proszę bardzo, to są kontenery w lesie. I to zdjęcie jest datowane na... To jest 15 listopada. Tak. Czyli rozumiem, to jest tuż przed przyjazdem służb różnych, które miały ocenić stan sanitarny, epidemiologiczny, który się znajduje tutaj. I zajechał, i stan był dobry, no ale kontenery znalazły się... W lesie. W lesie. Proszę bardzo. Z podliną. No, wygląda to naprawdę... Tam były w tym lesie też różne składowiska, tak? Tak, a to były w drugim miejscu i te składowiska już właśnie mamy. Ale też w jakiej odległości tutaj od... Myślę, że około 400 metrów metrów. Od kurników. Ale co się okazało, to jest las właściciela kurników. I tam one były składowane, tam one były zakopywane, tak? Tak, tak zakopywane przy zbywanej ziemi. Kiedy te składowisko zostało odkopane w tym lesie? Następnego dnia po kontenerach była... Czyli policja. To też było gdzieś w drugiej połowie listopada, tak? Tak, tak. Wtedy, kiedy ta pani prokurator z Wysokiego Mazowieckiego potrząsnęła wszystkimi służbami, tak, powiedzmy sobie, w Wysokim Mazowieckim, czyli weterynarią, sanepidem, ochroną środowiska. Tak. I wtedy oni pojechali do tego lasu. To stoi za 2 miesiące. Już czuć. Pan się boi rąk wsadzać. Postarajcie się jakoś to policzyć. Będą liczyć drób. Znaczy patrzymy, co to jeszcze jest. To zrobi pan zdjęcie, jakie to ma znaczenie. Ma, dla mnie ma, proszę pana, do sądu. Może dla pana ma, tylko nie wiem, czy ci panowie w ramach swoich czynności służbowych... Zrobią, a z pana... Ale tutaj na tym jest pan nie. To już się nie da policzyć. To jest jedna wielka bryła. Tak, no właśnie wrzuciliśmy sieć, zobaczyć co to, jak to wygląda. To nie da, no jak ja to policzę? Ja nie wiem, państwo patrzyliby jeszcze, dlaczego to nawet. To uważa pan, że to jest 20 sztuk? Proszę pana, ja tak orientacyjnie rzuciłem, no przecież... Mam przecież, to jest więcej, proszę powiedzieć. No jest więcej. Jest więcej? Jest. No to dlaczego pan tamten policjantom skłamał, że jest 20-30 sztuk? Proszę pana, nie skłamałem, powiedziałem około. Pan też nie jest w stanie określić, ile tutaj tego jest. Czyli jest... No to może to trzeba zważyć, jakoś określić. Będziecie to panowie ważyć na zakładzie?
Ale to nawet wagi nie ma chyba sensu, nie ma, bo tu, wagi akurat tu jest tak. Piach. To są... Okej, okay, dobra. Bierzcie ten kontener. No zbytnio tu się nie da nic zrobić. Nawet z chęciami. Tam są dwie przyczepy przykryte, proszę pana, trzeba kopać. Tak. I kto odkopywał? To koparka odkopywała, tak? Koparka gminna. Policja zamówiła koparkę w gminie, u nas w Nowej Piekutę i koparka gminna to odkopywała, pracownicy. To, proszę bardzo, widać kawałek koparki, tutaj widać padlinę. Czy oni wszystko proszę wykopali bardzo. I wywieźli z tego terenu? Czy to te właściciele tego, takie dostaje zalecenia, a czy oni to wykonali, nikt tego nie wie. Proszę, to jest padlina, która się rozkłada, gdzie leży tego, po prostu piętrowo. Czyli to były bardzo duże wyrobiska pozostawały, które... Tak, to było wyrobisko 20 szeroko, 40 długo i 3 głęboko. Metry. Tak, tak pisała policja w protokół. Proszę bardzo. A czy w jakiś sposób te służby poinformowały państwo o jak gdyby dalszych czynnościach? Nie wiem, zostało... Na razie nie. Na razie czekamy na jakiekolwiek informacje. Walczy pani o życie córki, która w tej chwili jest leczona. Czy może pani powiedzieć, na czym ta walka polega i co córce dolega? W tej chwili moja córka jest na leku biologicznym Soliris. Jest to lek na szczęście refundowany w Polsce od niedawna. Jego koszt roczny wynosi kuracji ponad 2 miliony złotych. I polega to na stawianiu się co 2 tygodnie w szpitalu. Córeczka niebawem skończy 2 lata, tak? Tak, w Sylwestra dokładnie kończy 2 lata. Proszę powiedzieć jeszcze raz wyraźnie, jaka to jest choroba? Zespół homolityczno-mocznicowy. W ogóle bardzo niewiele osób choruje na ten zespół w Polsce. Tak, w Białymstoku jest to druga osoba, drugie dziecko, które ma podawany ten lek. Czy lekarze powiedzieli, skąd ta choroba się wzięła u pani niespełna 2-letniej córki? Niestety, lekarze mają bardzo zawężone wiedzę z tego względu, że jest to ultra rzadka choroba na ten temat. Nie jest do końca poznane czy też określone przez innych lekarzy medycyny, jakie są przyczyny powstawania tej choroby. Takie informacje pani przekazano, tak? Tak. To, co wiedzą na dzień dzisiejszy, to na pewno chorobę wywołuje bakteria Escherichia coli o 157 H7. Jest to rzadka bakteria i niezwykle groźna. Pani walka o życie córki nie polega tylko na leczeniu w chwili obecnej córki, tylko na znalezieniu w środowisku czynnika, który tą chorobę wywołuje, czyli tej bakterii. Zdecydowanie tak. Pan mówił, że jeszcze ten las jest, którego właścicielem są też ci, którzy mają te kurniki, że tam było składowane ten padły drób, czy to jest ten las, który tam widzimy, tak? Czy to ono jest dalej? Za kurnikami 400 metrów. 400 metrów za kurnika. I teraz jedziemy zobaczyć wyrobisko leśne. Po prawo widać właśnie te kurniki. To tutaj wszędzie na tych polach cały sezon chodzą gęsi. Dookoła, przy tych kurnikach dookoła wszędzie chodzą gęsi. A te kurniki według nadzoru są odebrane, no, czyli są te ogrodzenia, płoty, te nasadzenia z drzew, według nadzoru wszystko jest. To są właśnie ogrodzenia na gęsi, gdzie się przewalają. O, tutaj według nadzoru budowlanego jest płot, rzędy tuj. Zobaczcie panowie, te dziury są teraz pomazane betonem, ich nie widać. O, świeży beton, widzicie? Tak. Na dziurach? Tak. Pozaklejane świeżym betonem. Tak. Świeżym betonem jest pozaklejane. O, widzi pan? Świeżym betonem jest wszystko pozaklejane. O, proszę. I tu będzie taka droga boczna w lewo, ale to już trzeba będzie podejść. I te wyrobiska są właśnie tam, tak? Tak. Tutaj na lewo i po prawą stronę. Tu nie ma żadnej tabliczki, że jest to las prywatny, czy też droga prywatna. W związku z tym idziemy zobaczyć te wyrobiska. O, jest pierwsze. Jest pierwszy z nich. Jesteśmy w lesie, do którego wywożono padły drób z pobliskiej fermy, prawdopodobnie z pobliskiej fermy, bo takiej pewności nie ma. W tej chwili prowadzi postępowanie prokuratura. Oczywiście tu strasznie śmierdzi, ale pokażmy tutaj. Tu jest na przykład, tutaj widać szczątki padłych ptaków. Tutaj przyjechała jakaś koparka, no bo tutaj około połowy listopada
była inspekcja weterynaryjna z inspekcją sanitarną, być może jeszcze inspektorzy ochrony środowiska, którzy dokumentowali, że w tym miejscu znajdował się padły drób i oni go stąd wybierali. I proszę zobaczyć, państwowe służby, które były w tym miejscu, tak zabezpieczyły ten teren. Zresztą widać, te szczątki tutaj leżą i tak naprawdę widać, tutaj było wybranie tylko łyżką, koparki, żeby to udokumentować, zdokumentować i tak naprawdę śmierdzi tu niesamowicie i tak naprawdę nikt z tym terenem nic nie zrobił. Pani wraca ze szpitala z córką we wrześniu. No i wtedy rozpoczyna się tak naprawdę kolejna droga przez mękę, no bo jest kwestia batalii z różnymi urzędami, żeby stwierdzić, co było przyczyną. No i chcecie jak gdyby sprawdzić stan sanitarno-epidemiologiczny we wsi związany z istniejącymi tutaj kurnikami, tak? Kierujemy wnioski równolegle za potwierdzeniem odbioru do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej z prośbą o zbadanie po prostu otaczającego środowiska, w tym kurników w pobliskich, z prośbą po prostu o weryfikację, czy istnieje zagrożenie dla nas, dla naszego życia, a przede wszystkim dla zdrowia Amelki. Uzasadniamy to właśnie śmiercią Antosia oraz tą chorobą naszej córki. Wniosek kierujemy i do głównego lekarza weterynarii, i do wojewódzkiego, i do powiatowego. No ostatecznie sprawa ląduje w powiecie, tak? Ostatecznie tak, dostajemy przekierowania do powiatu zgodnie z kompetencjami. Lekarz powiatowy pisze do wojewódzkiego lekarza weterynarii, że przeprowadził wnikliwą kontrolę i z tej kontroli wywnioskował, że wszystko jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzono tylko uchybienia. Halo. Dzień dobry, Radek Iwański się kłania. Witam. Wie pan co, ja dzwonię z Farmera, jestem dziennikarzem. Wie pan co, ja zajmuję się sprawą państwa Radziszewskich z miejscowości Skłody przy Rusy. I tam jest kwestia tragicznej śmierci ich syna i poszukiwanie przyczyny tej śmierci w związku z hodowlą drobiu, która znajduje się w tej wsi. Ja tutaj zapoznałem się z pismami, które oni kierowali do państwa i tam nie ma żadnej reakcji z państwa strony. W jednym piśmie mówi się o tym, że jest masa nieprawidłowości, które ci państwo dokumentują, państwo odpowiadacie, że wszystko jest w porządku, po jakiejś tam kontroli państwo tylko piszecie o jakichś niewielkich niedociągnięciach. Ja bym chciał przyjechać i kogoś nagrać w tej sprawie od państwa. Powiem panu tak, że... Bo ja prowadzę, wie pan, bo ja robię reportaż na ten temat i chciałbym, żeby się państwa wypowiedź znalazła w tym reportażu. Proszę pana, na tej chwili jest prowadzone postępowanie przez policję, właściwie to jest postępowanie prokuratorskie, nie wiem, czy mogę w ogóle jakiejkolwiek informacji panu udzielić. A pan Radziszewski, no oczywiście ten pan Radziszewski, któremu to dziecko zmarło, tak. To zmarło, no on ma jakby swoje zdanie na ten temat. Ogólnie, proszę pana, jesteśmy otwarci na współpracę, ale sytuacja jest troszeczkę zawiła i mówię, no w tej chwili prokuratura prowadzi postępowanie. Tak, to ja zdaję sobie z tego sprawę, tylko my przyglądaliśmy te pisma tutaj, wie pan, i tam na chwilę obecną, no tak jest, tak jakby tam żadnych nieprawidłowości nie było związanych z Powiem panu tak, że nieprawidłowości w momencie kontroli były stwierdzone, no ale to wie pan, pan Radziszewski, żeby nas zaprosił w momencie, gdy stwierdził te nieprawidłowości, które on widział, to na pewno byłoby to wyglądało inaczej. A wie pan, my nie nadzorujemy tego gospodarstwa codziennie, nie jeździmy tam, Tam jest dokumentacja zrobiona w tej kwestii, poza tym tam chyba, wie pan co, tam była taka kwestia jeszcze, że pana zastępca, który był chyba na kontroli, tam coś z tego słyszałem, że... Ogólnie odpowiada za
redukcję drobiazgu na terenie powiatu. Bo tam przecież wybrano kupę tej padliny chyba z lasu, w związku z tym jest też pytanie o przeprowadzenie. To jest oddzielny temat i to jest temat prowadzony zarówno przez prokuraturę i przez nas. Otrzymujemy pismo z Wysokiego Mazowiecka, z inspektoratu sanitarnego, że weterynaria przeprowadziła kontrolę fermy drobiu i już. Natomiast oni w swoim zakresie badają wodę, która jest przeznaczona do picia i ta woda jest pobierana z wodociągów Nowe Piekuty. Oni sprawdzili dokumenty, wszystko jest w porządku. Czyli oni sprawdzili wodociągi. Aha. Czyli że woda z wodociągu we wsi, tak. Czy to jest generalnie nadaje się do picia. Okay. I prywatne ujęcia wody nie są objęte ich nadzorem, więc nie mają więcej co robić. Dzień dobry, Radek Iwański się kłania. Ja jestem dziennikarzem, dzwonię z Farmera. Halo. No słucham, słucham. Wie pan co, ja mam takie pytanie do pana. Tak? Chciałem do państwa przyjechać, bo chciałem prosić o wypowiedź przed kamerą w sprawie pism kierowanych do państwa przez państwa Radziszewskich z miejscowości Skłody Przyrusy w kwestii sanitarnej tutaj we wsi, a kwestia dotyczy śmierci państwa, syna państwa Radziszewskich i tutaj produkcji drobiu w tej wsi. Mam taką prośbę. Proszę nas zrozumieć. Nie ma komu. Wszyscy na kontrolach, wszyscy w systemach operacyjnych, że tak się wyrażę, wywiady robią. Nie ma kogo wyznaczyć nawet do rozmowy przed kamerą. Dobrze, ale to ja nie muszę w tej chwili przyjeżdżać. Możemy się umówić na inny termin. Jesteśmy w samym środku w tej chwili pandemii. Przepraszam, w czwartej fali. Może inny jakiś termin, bo w najbliższym czasie naprawdę nie mam kogo wyznaczyć. A w innym czasie, czyli kiedy? Nie wiem. W przyszłym tygodniu, jeżeli już. Ja mam tylko prośbę, bo ja wiem, że to i tak nie minie, ale mamy naprawdę, wszyscy mają pracę, ale o Jezu. Wie pan, tam rodzice szukają przyczyny śmierci syna i zagrożona jest córka, więc tutaj jest też kwestia życia i śmierci w tym wypadku. Rozpoczynacie państwo szukać tego czynnika, który wywołał tą chorobę? Już wtedy w szpitalu tak naprawdę prosiłam teściu, żeby zbadać tą wodę, którą pijemy, cokolwiek. Zaczynacie poszukać, szukać u siebie. Szukać u siebie, tak. Tam, gdzie dzieci się bawiły, w piaskownicy, po prostu wszędzie, tam, gdzie pamiętam. Bo pani profesor powiedziała, że musimy szukać blisko czasu, który się wydarzył, ponieważ przebieg był na tyle piorunujący, że to raczej nie było ileś tam pół roku, czy ileś tam wcześniej, nie siedziało w organizmie. Tylko najprawdopodobniej to się zadziało na dniach. Dla lekarzy na pewno obraz tego, co mają dalej robić, byłby zdecydowanie jaśniejszy, gdybyśmy wiedzieli, czy ta bakteria dalej tutaj jest, czy jej nie ma. W Białymstoku też... Czy można znowu zaatakować, czy też nie? Ponieważ lekarze informowali panią, że... ta choroba właśnie może być wywoływana przez tą bakterię i może wtedy się uaktywniać w organizmie. Zgadza się. Natomiast ten zespół hemolityczno-mocznicowy może być wywoływany również przez inne czynniki. Na pewno jest to jakiś trigger, który powoduje spustoszenie w organizmie. Zaznaczyli też, że oprócz tej bakterii, którą potwierdzili u naszego syna, musi być coś jeszcze. Być może chemia, być może jakieś pozostałości antybiotyków. Nie wiemy, to wykaże sekcja zwłok, na którą dalej wyniki czekamy po prostu. No właśnie, ten okres od śmierci syna do wyników sekcji zwłok, to jest bardzo długi okres. Zgadza się, cały czas jeździmy do pani prokurator. Ja tak naprawdę po całym dniu mordęki w szpitalu, biorę ją, jadę na prokuraturę, błagam o to, żeby porozmawiać z panią prokurator, która prowadzi sprawę Antosia. Mówimy o prokuraturze w Białymstoku. Dokładnie tak. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że pani prokurator mówi, że nie ma czasu dla nas, ma bardzo dużo pracy i musimy sobie czekać. Ponadto nasza pełnomocnik, pomimo
szeregu informacji, które wysłała mailem do pani prokurator i próbach milionów telefonów wykonanych do niej. Niestety nie otrzymała żadnej odpowiedzi, ani też nie został odebrany żaden telefon, więc nie może nawet z nią ustalić, jaki ona ma pomysł na tą sprawę, kiedy zamierza przesłuchiwać świadków. Pani pełnomocnik nasza jasno zadeklarowała, że chce być obecna na tych przesłuchaniach i nas reprezentuje po prostu w każdej sytuacji, a nasza pani prokurator nie wiem dlaczego nie chce się z nią kontaktować. Weterynaria powiatowa nie widzi tutaj żadnego problemu, sanepid też, ochrona środowiska też nie widzi. Mamy nadzieję, że prokuratura w swojej mocy, tak, i w swoich możliwościach, w swojej sprawczości, będzie w stanie nam pomóc i będzie w stanie po prostu wywnioskować, czy też nakazać, nie wiem jakie oni mają uprawnienia, o zbadanie po prostu tego środowiska, które nas otacza. No tak, no bo chcecie podjąć taką naprawdę zasadniczą decyzję, czy w ogóle mieszkać tutaj, czy gdzieś się stąd nie wyprowadzić przypadkiem. To jest, tak, ważne dla naszej córki, bo to jest życie dla nas najważniejsze w tej chwili, aby ona była zdrowa i mogła po prostu żyć.